Przygotowywałem dla Was specjalną graficzkę, dlatego że dzisiaj mamy piąty dzień serwera europejskiego 8, piąty dzień naszego nekromanty i wydarzyło się dzisiaj coś wielkiego. Nie zgadniecie co. Udało mi się odblokować podziemie. Normalnie, kurwa, około godziny 12, jako 35 osoba na serwerze, odblokowałem podziemie. Nie jest to żaden rekord, nie jest to żaden wybitny wynik, aczkolwiek jest to dobra podkładka pod to, żeby znowu jakieś lochy poklikać, więc zaraz to zrobimy. I przygotowałem dla Was grafikę, to też oczywiście pójdzie na YouTube'a, więc ludziom z YouTube'a może się przydać. Mianowicie mam dla Was taką grafikę, jak rozbudowywać podziemie. Jest to grafika z tawerny Shakesowej i ja będę sobie z niej korzystał, bo mam kupiony pakiet podziemia. Nie rozbudowywałem specjalnie, czekałem na właśnie streamka, aż będziemy tutaj coś robić, żeby to wszystko sobie porobić. Kumacie, o co chodzi. Dobrze, więc lecimy. Serce już mamy na drugim poziomie, teraz oczywiście wrota mamy na drugim poziomie również, ekstraktor na dwójeczce również jest i teraz wrota, ekstraktor i serce na poziom trzeci musi polecieć. Cyk, cyk, cyk. Ja to będę rozbudowywał, wy tego nie widzicie, macie to zasłonięte grafiką, ale ja sobie z niej też korzystam, a trzeba ulepszać, tak? Trzeba ulepszać. Mamy tak, kopalnię tortur na pierwszym poziomie to już mam, teraz mamy znowu serce na czwórkę, traktor na czwórkę i wrota na czwóreczkę, pyk. Teraz mamy gladiatora na poziom pierwszy, właśnie, gladiator to jest to, co nam się przyda, żeby dzisiaj jakieś lożki jeszcze pocisnąć. Teraz mamy znowu to... serce, traktor i wrota mamy na piąteczkę, pyk, w ten sposób. Teraz mamy Władka na poziom trzeci, od razu robimy z bomby. Oczywiście mówię, lecę według tej graficzki. Teraz mamy przygodomat na jedyneczkę. Teraz mamy przygodomat i kopalnię, w sensie kopalnię, komnatę tortur na dwójeczkę. Cyk, cyk. Teraz mamy gladiatora na 2 i 3. Pyk i pyk, dobra. Teraz tak, tortury na trójeczkę, w ten sposób, i teraz mamy serce na szóstkę, traktor na szóstkę i wrota na szóstkę. Dobra, i zostało mi bardzo mało dusz, kopalnia tortur, Władek na trójeczkę, w ten sposób, i gladiator czwórka i piątka, natomiast wystarczy mi tylko na czwórkę. Dobrze, i na razie tyle. Tak można rozbudować za surowce z pierwszego pakietu, który odblokowywuje się od razu, jak tylko odblokujemy podziemię. Cyk. I tak moje podziemie w tym momencie wygląda. Zaraz sobie zrobimy ataczki, zaraz sobie zrobimy inne rzeczy. Co tutaj jeszcze na koncie się zadziało? No oczywiście wiadomo, twierdza stanęła na dyszkę, kopalnia stanęła na dyszkę. Mówię, serce mi poleciało za pierwszym razem z pierwszego kopania, więc fajnie. Teraz sobie buduję gwaterki, jakieś... a, surek tu w ogóle nie mam. No teraz... teraz co? Teraz tak naprawdę czekamy na Black Friday. Głównie, dlatego że to jest bardzo fajne, nie potrzebujemy nawet jednej salki 15 w gildii, tak naprawdę nie trzeba się śpieszyć i raszować, dlatego że jak będzie event na czarny piątek, to będą lecieć same czarne i legendarne gemy. Jeżeli chodzi o EU8, to będą to same czarne gemy, bo jeszcze nie było tu żadnego legendarnego lochu, ale będzie można dropić same czarne gemiki, więc to będzie naprawdę zajebisty boost do tego serwerka. Także teraz, jeżeli chodzi o klejnoty, to tak wiecie, z przymrużeniem oka, zarządca areny, kolejne jakieś tam ulepszenie kupione. Mamy 20 runek, jak będę miał około 25, to robię ofiarę. Pupilki poklikałem, dzisiaj zrobiłem 5-0, jakieś tam środowiska. W tym momencie wyglądają tak, to robię po północy. A, i złapałem pupile, złapałem... o, jeszcze berry z elevatora, bez kitu. Złapałem pupile, te co były z dnia, wystarczyło mi zrobić dwie misje, więc za dużo nie zrobiłem. I w zasadzie wszystko, co tutaj dzisiaj porobiłem. Gildyjka wbiła setny średni, a w zasadzie już 101 jest w tym momencie. Więc piękna sprawa, pięknie to wszystko idzie, pięknie to się rozwija, a my lecimy, a jeszcze mam wartę w ogóle 5 minut. Dobra, to możemy w sumie poszukać jakichś itemków jeszcze do klasera przez chwilę. Może ja sobie pododaję po prostu do znajomych tych ludzi i poatakuję po warcie. Dobra, dobra, tyle wystarczy. Niech będzie, teraz tak, teraz tu musimy... pyk. O Jezu, ja to muszę tak robić. A czemu tu mam dodanego? Jak to mini zemryga. Dobra, to to usuwam, to usuwam. Tego ubijemy. Hazę od nas z gildii ubijemy. Tu mamy buciki. Tu mamy klatówę, pięknie. Tu mi mryga trinket, też możemy ubić. Kolejna klata. Rękawice, kurwa, wszystko za pierwszym razem nam pada? Holy shit, paseczek.
I to już miałem dodane, dobra. No za dużo. 13 level do gildii? Tak, tak, no jeszcze magiczna kuciapa się nazywał. Ciekawe, dobra, plus 9 do klaserka, coś tam wbiliśmy, ale nieważne. Teraz sprawdzamy procenciki. Teraz lecimy z procentami. Dobrze, mamy na niego prawie 2%, trener nam naprawdę dużo dał. Także no lecimy, lecimy z tym wojem. Powinno się udać go ubić jeszcze. Od kiedy na Twitchu są reklamy? No teraz się zbliża okres świąteczny. Reklamy świąteczne, Coca-Cola, te sprawy, jakieś kurwa gierki dla dzieci. Jakiś smyk, rozumiesz o co chodzi. Także teraz i na YouTubie i na Twitchu jest bardzo dużo reklam. Przygotujcie się na serię na YouTubie vlogmasów przez cały grudzień od wielu waszych ulubionych twórców. Grudzień to czas, gdzie wielu twórców przypomina sobie, że ma kanał na YouTubie. Rozumiecie? Dlatego, że się to opłaca po prostu. To nie tak jak ja, z pasji cały rok. 7 streamów w tygodniu, dzień w dzień. 25 filmów w miesiącu. Nie każdy tak kocha widzów jak ja. Kiedy będziesz miał swoją własną reklamę? Nigdy, bo za dużo przeklinam. A ty zrobisz vlogmasy ze swojego życia. Chętnie bym obejrzał. Nie, bo ja mam nudne życie. Ja rzuciłem parę lat temu, jak się zespół zepsuł za 400 zł nowy i nie dali mi gwarancji. Odkręciłem atomizer, sprzedałem i od tego czasu nie palę. O, no i git. Pieniądze cię zmotywowały, można by powiedzieć. Kurde, czemu on nie pada? A ile mi w ogóle dają brońki? Czy jest sens to tak klikać? Plus 18. To może byśmy broń jeszcze wymienili? Plus 27 nawet. Zobaczcie, tylko rozrzut mniejszy. Dobra, to może jakieś broni poszukamy. Tu mamy Inta HP, plus 23, górny niezły. A wezmę to. Szczerze to wezmę. Czemu by nie? Odzysk klejnotu, pyk. Nie wiem, czy to się opłacało, ale powiedzmy. Możemy coś do kibla od razu wrzucić, żeby już było dzisiaj z głowy. Kibelek, aurę mamy 100, czyli jutro będzie druga aura i może jakiś epiczek nam poleci. Neutral bawi, uczy? Oczywiście, że tak. Sianko Lukas, dobra, sprawdźmy teraz, czy w ogóle nam coś to dało. 2,26, no wzrosło delikatnie, nie za dużo, ale delikatnie wzrosło. Jak w ogóle mamy rozkład z gemów? 2 gemy na HP, reszta na Intę. No to jest chyba dobre na nekromantę. Dobra, lecimy. Zobaczymy, czy coś siądzie. Czy odpisał ten Janek z konkursu? Tak, Janek mi odpisał jeszcze wczoraj wieczorem. Trzeci set dropów prawdopodobnie w czwartek. Wczoraj wieczorem Janek mi odpisał, podał mi swojego Instagrama. Skontaktowałem się z nim, wysłałem mu paysafe carda. Koko Kurczak też mi odpisał, Koko Kurczak też dostał swojego paysafe carda. Oboje chcieli paysafe carda zresztą. Więc no niestety, nie ma kolejnego losowanka. Dlatego, że o kurwa. Zwycięzcy się ze mną skontaktowali i się do nich jako tako dobiłem, nie? Rozumiecie o co chodzi. 1.33, no nie za dużo. Ale spróbujmy. Spróbujmy go pokonać. Tak jeden, ponad 1% powinno siąść, ale zobaczcie ile wydaliśmy grzyba na tamtego woja przez... O, no i właśnie. Oj, mamy tornado! O kurwanska. Zapomniałem, że tornado jest od 130. Dobra. To teraz to pójdzie. Obejrzymy tą waleczkę od razu. Kurwa, co to jest? Nie tą waleczkę. Sianko Dustincio, witam cię serdecznie. Witam, witam. Dobra, ładnie pokonany, 131 level i teraz lecimy tornadko. O nie, tylko niech się... No nie, to się będzie bugować, ale dobrze. Nie przeszkadza nam to. Lecimy, lecimy. Ile zrobimy tornada na nekromancie od razu po odblokowaniu? Enter fire? No enter, enter. Trochę tu musimy nadgonić level. To akurat prawda. Chociaż i tak, właśnie nie wiem, powiem wam jak z czasem będę stał w weekend, ale mam nadzieję, że streamki mi się będzie udawało robić. Bo w weekend się będzie dużo działo, nie? W weekend się będzie dość dużo działo. Będzie event epicki, będą te czarne gemy, no zobaczymy jak to wyjdzie. Ale no na razie i tak się przyda jeszcze troszeczkę podexpić, chociaż... Okej, to nam jeszcze padło, no jeszcze jeden level jakbyśmy dobili. Ten jeździeć mroku. 32 tornado, dobra, to siedzi. Tu mamy Magusia, to on powinien paść. Dokładnie, kolejny Maguś chyba też powinien paść. Tak mi się wydaje, do kolejnego woja może? Okej, kolejny mag. Dobra, siedzi. Znowu mag. Kurwa, jaka seria magów. Holy shit. Dobra, teraz jest zwiad. Zwiadek w
Tornadzie to też jest easy. Jezu, jak pięknie, może my tu jeszcze jeden level wbijemy. Zobaczcie ile golda, mam już ponad milion. I to wszystko pójdzie w staty zaraz. Tylko no mówię, do kolejnego woja. Okej, nie mamy miejsca w plecaku. Co dzisiaj chcę? Wiedźma paski, to możemy jej od razu oddać. Tu jakieś paski i trinkety możemy na razie dać tym gagatkom. Buciki na Magusia niech idą. I okej, to zostawimy do wiedźmy na przyszłe dni. Będziemy sprzedawać, jak nie będzie już miejsca. Dobra, mamy 134, mamy kolejnego woja. Okej, teraz tak, elevatorek jeszcze mogę poklikać, bo dzisiaj jeszcze tego nie robiłem znowu. Ulepszaj kwatery, żeby kopanie gemów nie kosztowało 60 grzyba. Tak, właśnie ulepszam teraz kwatery, Muniszku. Właśnie mi się kwatery budują bodajże na 9, jak się nie mylę. Dobra, doszliśmy do naszego maksa 9.6. Jego już jest ciężko pokonać. Jakieś owocki nam tu wpadły. Dla dzynki owocek, dla ponika. I tych mamy na maksa. Pięknie. Dobra, no i co? No i goldzik. Goldzik. Staty. 800 inty. Tu damy na 750 na razie. Pani Kręciek chyba przestała grać? A nie wiem, nie wiem. Szczerze mówiąc nie wiem, wczoraj już nawet nie robiłem screena o północy topki, bo już i tak topka dość mocno przystopowała, że tak powiem. Ale sobie dzisiaj na koniec odcinka jeszcze topeczkę sprawdzimy. To wtedy zobaczymy, kto przestał grać, kto nie przestał grać. Ale to na spokojnie. O kurwa, przesadziłem. Miało być... albo... chociaż nie, no przesadziłem, ale dobra. Kurde, my tego golda mamy strasznie dużo. Siemano ziomeczek, witam serdecznie. Poczki damy na 600. Ja tak nie przytrzymuję, żeby nie przesadzić, bo jestem pierdolnięty i musi być wszystko równo. Co kurwa mać, no i przesadziłem. No i właśnie to jest to, dobra. No to jednak 605 w takim razie. Możemy, no w sumie koszt będzie podobny co do siły, więc możemy przytrzymać. Tylko trzeba przytrzymać i rozumiecie, w odpowiednim czasie puścić. Kurwa mać. No... no kumacie, o co chodzi. To teraz do 700? Nie, do 700... dobrze, że nie robisz pełny setek, no całe szczęście. Do 700 damy szczęście. Tu mamy 750, dobra, teraz wintę można polecieć. Odpoczywa Ksancju, odpoczywa. Masz Jobla na tym punkcie? No o kurwa, jak idealnie, zobaczcie. 850, dobra, i teraz możemy resztę w HP dać. Powinno do 800 do... chociaż nie, chyba nam nie starczy golda. A, 2, 3, 4. Dobra, idealnie, tylko nie mamy na nową brońkę, ale czy to nam jest potrzebne? Sprawdźmy procenciki. To jest zwiadowca, ale mamy 4% na niego. I może jakiś epik konkretny poleci, dawaj mi to. 4% na zwiada, tak o? No i siedzi, 135 level, prawie 103. Dzięki. Dzięki, dzięki. Kurwa, jakie hity. Content creator bez kitu. To przez to, że mam znaczek, taka broń poleciała. Dobra, czy tornadko nam jeszcze siądzie? Ta rosiczka, pamiętam, że jest ciężka na początku. Oczywiście to żart, bo jestem przekonany, że ktoś pomyślał, że na poważnie mówię, że lepsze itemy lecą, jak ma się znaczek content creatora. No tak nie jest. Ale no co zrobić. Sianko Kabo, witam serdecznie, witam, witam. Dobra, powiedzmy jeszcze 15 grzybków na nią. Nie, o kurwa, ostatnim grzybem padła, pięknie. Ale teraz kolejny woj, kurwa, tu już jest ciężko. Tu już ciężko idzie. Sianko prawa ręka Boga. Zobaczmy na kolejne lożki. Zwłaszcza po zmianie tej broni. 6% na ludojada mamy. No oddaję brońka, oddaję. Dobra, dawaj. Cyk, 138 level i teraz jest Maguś. Obejrzyjmy to od razu. Czemu woj taki ciężki dla nekromanty? Właśnie nie wiem, powiem ci. Nie mam pojęcia. Te hity w woju są naprawdę mocarne, ale...
Ale no wygląda na to, że wojownicy to są właśnie bloki. A jak z Magusiem? Maguś 0,21. No Maguś jest ciężki dla nekromanty. To w ogóle bez dwóch zdań. Maguś jest chyba największym blokiem, odkąd gramy na tym nekromancie. Kurwa, z taką bronią, żeby... I w ogóle my mamy dobry rozkład statystyk pod magów. Też jest zjebane. Ale trudno. Dobra, czyli co my tu jeszcze możemy pokombinować? Tak, 7TV się zepsuło, no. Maybe itemek pod pancerz, bo 12%. Wiesz co, Czesiu? No teraz mam maga, więc ten pancerz mi nie robi różnicy. W sensie, generalnie pancerza mamy bardzo mało, natomiast teraz nie ma weekendu epickiego, a w zwykłe itemy to mi się tak średnio chce ubierać, ale wypadałoby w sumie na przykład klatę zmienić pod samą intę. I może to zrobimy, może jakieś klaty poszukamy. Tu pod zręczność, 300 pancerza, kurwa. O, tu na samą... No i skąd ja mam golda wziąć? Dobra, może jakąś misyjkę zrobimy jedną. W sumie bez znaczenia. O! Nowe koło fortuny! Bez kitu! Zapomniałem, że po odblokowaniu podziemi mamy też nowe koło fortuny 2.0. Cyk. Mamy to już? Mamy, dobra. Pięknie. Czyli co? Czyli możemy to kupić. Robimy tu dziurę. To w sumie to... Mogłem to dać do kibla, bo i tak odzyskuję klejnot, no ale trudno. Nie wiedziałem, że taka wymianka będzie i teraz zobaczmy te procenty. 0,63, dobra, dużo nam wzrosło. Dzięki tej klacie. Co my tu jeszcze byśmy mogli wymienić? W sumie to gabinet magii mamy bardzo stary, głównie tutaj trinket i wisiorek. Tu możemy coś pomyśleć jeszcze. Trinket, wisiorek. Ej Jezu, ja nie mam golda. Czekajcie moment. Sianko Knur. Trzeba troszeczkę golda nafarbić. Nie mogę się bujać, bo jak to jest na YouTubie, a ludzie nie słyszą na YouTubie na odcinku Song Requesta, to ja wychodzę na debila. Chociaż w sumie i tak wychodzę. To bez znaczenia, to nie było tematu. Dobra, mamy trochę golda. To możemy kupić. Bo będzie do klaserka. O, wisiorek na samą intę. Dobra, to możemy wziąć. Odzysk klejnotu. I trinket by nam się w takim układzie przydał na HP. Żeby to HP troszeczkę podbić. Mamy klatę na intę, wisiorek na intę i teraz HP jakieś. O. O. Coś takiego. Coś takiego. Jaki jest najlepszy sposób na grzyby? No, najlepiej to je kupić z kodem neutral na home.syfygamy.net. Dobrze, i to mamy zrobione. Możemy sobie zostawić tak powiedzmy, no gdzieś tyle. I teraz zobaczmy te procenty. Pas do wiedźmy. O, poczekaj. Bez kitu, pasek możemy dać do wiedźmy, to prawda. Słuchaj, no subskrybenci nie mają reklam. Subskrybenci nie mają reklam. Wiesz co robić, wariacie. 0,89 na bagiennego Dragora. Prawie 1%. Broń jaki rozrzut? No broń ma super rozrzut. Broni to my tutaj przez jakiś czas nie musimy wymieniać, bo nam poleciała niemalże idealna. Czy my coś jeszcze chcemy wymienić? Chyba nie bardzo. I tak 3 zwykłe itemy to już jest za dużo jak na mnie. Dobra, możemy trochę poklikać, możemy trochę popróbować. A nuż się uda, że siądzie. 33% grzybków będzie promocja na Black Friday. Fatali. 33% prawdopodobnie już od czwartku na stronie home.syfygamy.net będzie promka 33%. W gierce normalnie dopiero pewnie od piątku. Natomiast pakiety, o ile jakieś będą na czarny piątek, a zgaduję, że będą, będą dostępne dopiero od piątku, ale również na stronie home.syfygamy.net. O, siedzi, proszę bardzo. Strefa mroku odblokowana. Pięknie. Mamy pierwszy kluczyk. Zobaczmy tą waleczkę. Natomiast już jakieś screeny z pakietami, ale to chyba z zeszłego roku, wiesz? Wydaje mi się, że to z zeszłego roku właśnie. Dobra, te itemki niech będą i okej. Zobaczmy dalej, jak to wygląda. Proszę bardzo, 1,40 na 8. Też raczej siądzie. Tylko muszą tutaj potężne kryty nam wpaść.
Aż się EU5 przypomina, jak szybko, holy shit, czemu EU5 akurat? A co się działo na EU5? No i będę biedny, jebana gra. Sianko Farcik, kurwa, 3,5 miliona. Krytyczny Ogar. Mogłem sobie dać taki nickname na EU8. Krytyczny Ogar. Śmiesznie, nie? 0,71 na niego mamy. Kurde, my w sumie zaraz znowu będziemy mogli wymienić tą. Wymienić brońkę. Może tu jeszcze dobijemy level tornadkiem. Bo nam naprawdę niewiele brakuje, tylko my znowu mamy woja. To jest problematyczne. No ma farcik. Dlatego się śmieje. Ale w ogóle śmieszy mnie wojna, dlatego że ostatnio, w sensie wojna widzów. Ostatnio wszedłem do niego pod film w komentarze. I tam ludzie mu piszą, że ja jestem lepszy, a u mnie piszą, że on jest lepszy. Ja nie wiem. Znajdźcie sobie coś ciekawszego do roboty w życiu. Tak szczerze. Dobra, siedzi. 143 level. Okej, to nam jeszcze siądzie. Czy jest coś ciekawszego niż kurwianie innych? Znaczy, nie wiem jak on, ale mnie takie komentarze nie wkurwiają. Mnie to, wiesz, ani ziębi, ani grzeje, nie? Więc no nie wiem. Kurde, znowu nam dużo golda wpadło. Nie pokryją mu, po prostu śmiałem się dlatego, że ja lubię ogólnie sprawdzać, jak innym idzie, nie? Jakie robią wyniki pod filmami i tak dalej. Jest to po części też taki punkt odniesienia dla mnie. No jak wszedłem ostatnio i zobaczyłem, że biedny się namęczył, zrobił film 2,5 godziny. W ogóle zrobił prawdopodobnie start życia na tym EU8, bo chyba nigdy nie miał tak wysokiego levela po 3 dniach jak tutaj. I wiecie, i to nie był wycinek ze streama te 2,5 godziny tak jak u mnie. Tylko to było nagrywanie filmu 2,5 jebanych godzin. Nagrywanie filmu, gadanie praktycznie samemu ze sobą. W sensie, no rozumiecie, o co chodzi w porównaniu do streama. Jak zobaczyłem, że ten film zrobił 1600 wyświetleń, no to aż mi się smutno zrobiło trochę. No ale co zrobić, nie? Jest jak jest. Nie żebym oceniał kogoś przez pryzmat wyświetleń, broń Boże. Ale no jednak wyświetlenia nie są adekwatne do pracy włożonej w ten film. I w ogóle w ten serwer i w to wszystko, nie? Także trochę smutne. Ej, co ja chciałem zrobić, bo już zapomniałem. A, brońki poszukać, bez kitu. Chociaż kurde, ta broń jest świetna. Ale my wbiliśmy dużo leveli i bronie nam znowu dają po 27. Chociaż szkoda mi tą brońkę wymieniać, powiem wam szczerze. Nie skipuję gemów. Za dużo kosztuje skip gema w tym momencie. Zwłaszcza, że w piątek będą lecieć same czarne od piątku. Także mija się to z celem. Gemów na pewno nie wymieniam. 25? No dobra, no tego jednego mogę skipnąć, ale normalnie kosztuje 60. I chuj mi do dupy. Nawet mi się nie chce tego dać Barbarowi. No i git podpuszczony. Dobra, kurwa, gnoje. Wymieniać 30 obrażeń to bardzo dużo. No w sumie tego HP by nam się przydało więcej na tych wojów, bo teraz do końca już mamy wojów. 9 i 10 to jest woj. Rozrzut też jest bardzo fajny. No dobra, no spróbujemy. Zobaczymy, czy w ogóle dobrze robię. Ile było w ogóle teraz procent na niego? 0,86, a po zmianie broni? Po zmianie broni tyle samo. Może dorzucimy trochę w to szczęście, skoro mamy golda i tak z tornada. Może troszeczkę jeszcze w siłkę, tak do 650, żeby było. I straciliśmy sporo inty, więc mogę w intę jeszcze włożyć. Troszeczkę. Pyk. Okej. Okay. I zobaczmy teraz. 0,92. No dobra, no klikamy, kurwa. Co nam pozostało? Chciałem powiedzieć, że maga ubiliśmy na 0,70. No i widzicie, kurwa, wszystko wyliczone. Zobaczmy te hity, bo jestem ciekaw.
Zobaczcie, jak te walki wyglądają. Zazwyczaj nam zostaje bardzo mało HP i nagle wlatuje ogar z krytem za ponad pół HP. I wygrywamy. I to jest stały schemat, zwłaszcza na wojowników. Jak w ogóle działa ta pasywka? Aha, 50% szansy na wyzwanie jednego z trzech nieumarłych sugusów, czyli mamy 50% na to, że losowa pasywka nam się odpali. Właśnie byłem ciekaw. No, ogar jest przemocny. Ogar jest zajebisty. Dobra, no i teraz mamy 10. Zobaczmy, ile na niego. To również jest wojownik. 0,50 tylko na niego. Ale ja już tu nic chociaż my mamy bardzo mało pancerza. To też jest przyczyna, dlaczego mamy tak mało procent na tych wojów, wiecie? Ten pancerz, no jednak bardzo mocno odstaje, ale trudno. Spróbujmy to zamknąć. Spróbujmy zamknąć tą twierdzę posępnego czerepu, chociaż dzisiaj... I mieć to już z głowy. Jak oceniasz Nekro? Moim zdaniem ogar jest za silny. No mi się osobiście podoba. Ile procent? 0,5%, 0,50. Powiem ci tak. Niby nekromanta jest... O. Niby nekromanta jest zbalansowany w teorii, nie? W teorii jest zbalansowany. Ekipa z tawerny pomagała to balansować. A ekipa z tawerny ogarnia jednak, co by nie mówić. W sensie z tego Discorda shakesowego. Kurwa macie, jakie to są hity. I mamy jakieś laczki. Spójrzmy na te laczki. No nie, no i pancerz na minus. Nie, no proszę. Ale bardzo dużo stad, no musimy je założyć. Nie ma opcji. Dobrze, cyrk grozy odblokowany. W cyrku to już raczej będą procenty pokroju 0,10, więc nawet tego nie ruszam. Ale z ciekawości zerknę oczywiście. 0,35, no to nie... No nie tak mało w teorii. A spróbujmy jeszcze tornadka trochę. Tornadko by nam jeszcze siadło po wymianie tych bucików i tej broni. Może jakbyśmy jeszcze trochę golda zgarnęli. Więc no, nekromanta jest w teorii zbalansowany, obrażenia są bardzo przyjemne. Jedyne co mnie martwi to to, że Bart na początku również miał takie mocne obrażenia, zwłaszcza w wojowników. Po czym dostał jakieś reworki, nerfy i teraz Bart moim zdaniem jest do dupy. W sensie jest spoko jako klasa, ale jest po prostu nudny i niczym się nie wyróżnia. Więc mam nadzieję, że nekromanty nie spotka to samo. Ale no wiecie, no... Nie wiem. Nie wiem szczerze. Nie wydaje się jakiś zbyt mocny. Progres jest bardzo podobny co na przykład na łowcy demonów, nie? A łowca demonów niby jest zbalansowany. Czy można na twoim kanale dropy zbierać? Można, Mahold. Masz na początku tytułu streama drops on, czyli można. Nie no, nie jest jakiś OP strasznie. To, że w lochu na 200 prób wejdzie kryt za 130% HP nic nie znaczy. Na arenie, na free to play na przykład ciężko jest. No właśnie. Najgorsza klasa obecnie według ciebie? Wojownik. Wojownik zdecydowanie. Dobra, co my... To jest takie tanie. Pyk. Kurwa, i tu jest kolejny wojownik. Dobra, nie chcę już kijać tego tornada, bo bardzo ciężko to idzie. Możemy dobić level awką. W ten sposób. A co z wojem w sensie grywalny jest? No właśnie nie bardzo. Wojownik troszeczkę został w tyle w porównaniu do innych klas postaci. Inne klasy postaci podostawały jakieś reworki, jakieś kurwa wiecie, fajerwerki, rozumiecie o co chodzi. A wojownik ciągle jest taki sam i wydaje mi się on taki po prostu... O, jest kawałeczek lustra. No taki po prostu zapomniany, nie? Wyczekuję na jakiś rework wojownika po prostu, żeby się zrównał z innymi klasami. Jakoś inaczej działał niż tak basicowo. Dobra, mamy 148 level. 0,35 ciągle. Nic nam to nie zmieniło tak naprawdę. 100 sportowych grzybów na tego klauna. 100 sportowych grzybków. Padnie to padnie, nie padnie to trudno. Sprawdźmy to. To jest wojownik. No wojownicy nam ładnie popadali pod koniec. A czy Berserk jest git jak gram eko? Berserk jest spoko. No, po ostatnim reworku dla grzybiarzy taki średni. Ale generalnie jest okej, okay, no generalnie jest okej, okay. Natomiast ja nie widzę powodu grać berserkiem, jak jest taka klasa jak zwiadowca, nie? W tym momencie. Co mu zmienili? Jego pasywka nie działa teraz na magów w ogóle, ani w PvP, ani w lochach. I może maksymalnie 15 razy z rzędu uderzyć. Co, no wiadomo, ten drugi nerw nie jest jakiś bolesny, bo i tak rzadko się zdarzało, żeby serię 15 ataków wyprowadził. Ale no... To, że pasywka nie działa na magów, bardzo boli. Teraz to jest taki trochę gorszy zwiadowca,
A z racji tego, że Berserk się posługuje siłą, a Zwiadowca się posługuje zręcznością, to jest nawet o wiele gorszy w Strefie Mroku. Bo wiadomo, Zwiadowca boostuje Kunegundę, Kunegunda jest bardzo dobra w Strefie Mroku. A no, Berserk z racji siły boostuje Barbara, nie? Dobra, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, koniec. Koniec na dzisiaj. Koniec na dzisiaj. I tak zrobiliśmy fajny progresik. Prawie 150 level dobity. Ja osobiście jestem zadowolony. No i tyle. Teraz jeszcze przed zrobieniem aweczki możemy w sumie... Chyba możemy jeszcze poszukać jakichś itemów do klasera, tak TBH. Co mi tu w ogóle jest potrzebne? No, wisiorków mi paru brakuje. Tych itemów z pierwszego levela w ogóle też mi dużo brakuje. O kurwa, ile tarcz mi brakuje. Jak się zbliżasz do zamknięcia pierwszych 9 lochów, chest. Kurwa, zobaczcie, ile mi tarcz brakuje. Ale to przez to, że nie ma w ogóle wojowników tutaj. O, a różki maga mamy o dziwo wszystkie. Kto by się spodziewał? Dobra, na dzisiaj starczy. Mamy 67% klaserka. Troszkę podbiliśmy, możemy lecieć za weczką. Możemy lecieć za weczką, już mi się szczerze mówiąc nie chce. I tak sporo dzisiaj wbiłem, sporo itemków, bardzo dużo tarcz w ogóle znaleźliśmy. Bardzo dużo tarcz, tego nam było potrzeba najbardziej. Kawałeczek lustra, misja się niby nie opłaca, ale już mnie kurwa tak męczy ten brak lustra, że chętnie bym już je dzisiaj przytulił. Mamy jeszcze naprawdę dużo aweczki, więc może się uda. Krywas nie chce oddać za darmo, bez kitu. Ja na dzień chłopaka dostałem voucher do Barbera. To może jakaś sugestia. Delikatna. Nie myślałeś tak o tym? Ale też spoko w sumie, też spoko prezent. Sianko nienormalny, witam. Zaki Cage, nie wiem czy witałem, witam cię również. Narzędzie co samo szuka itemów. Nie ma takich narzędzi legalnych. Nielegalnych chyba zresztą też nie. Do której dzisiaj strumyk? Ogarniemy wszystko na koncie i kończymy. A jakoś pewnie przed 8 skończymy jak zawsze. Leoxy ma twardy mod do klasera. Leoxy. O, bez kitu. Jezu, wy jesteście genialni. Pamiętam, że na EU5 było tak samo, że ja tych takich już resztek itemów nie mogłem znajdować, a co chwilę mi ktoś na czacie podpowiadał. Dziękuję oczywiście pięknie, dziękuję bardzo. W sensie, za jeden itemek, jeden VIP-ek. Ale jestem leniwą kurwą. Ale może komuś się nudzi, więc... Więc czemu nie? To nie ten. O nie, co ja zrobiłem? Dobra, to mogę rozmontować w sumie. Pokaż te wisiory, już pokazuję. Nie ma takiego niku. O, ostatni kawałek lustra, dobra. Nareszcie, mamy to. Nareszcie lustra skompletowane, pięknie. Dobrze. I tym samym zdobyliśmy wszystkie zwykłe itemki, jakie mogliśmy zdobyć. Mamy już usupełniony klaserek, 67,81%. Dziękuję wszystkim widzom za pomoc. Kto był pierwszy, kto pierwszy podał nickname brakujący, dostał VIP-ka na Twitchu. Pięknie, pięknie. Dobra, możemy kontynuować robienie aweczki. Teraz już z czystym sumieniem. A ja chciałem być miły i zdobyć dla kumpeli? Dla jakiej kumpeli? A, pewnie dla Nylee zgaduję, bo ty chyba się z Nylą znasz, jak dobrze kojarzę Simon. Ale niestety, no, brałem kto pierwszy, ten lepszy. Sianko Teksu, witam serdecznie. Dla Nyla, no, tak myślałem właśnie. Jakieś cheaty mają? No, bez kitu. Danio bardzo szybko tych itemków szuka. Nie wiem, jak on to robi sam. Ale no, jakoś mu to wychodzi. Dobra, 10 browar. Tu możemy wziąć to. Tu bierzemy to i 2,5 minutki. Piękne misje, cyk, dobra. Już możemy, na ile ja tu mam wartę? Na 2 godziny około. Możemy z czystym sumieniem już ustalić wartę, bo mamy lustro. Gra free to play uczy szukania? To prawda, to w sumie prawda. Dobra, 148 level i pół. Gildyjka moja, bo... O, możemy wyprawę zrobić. Gildyjka moja się prezentuje tak.
tym momencie, tak jak mówiłem na początku, przebiliśmy średni 100, wyprawki tutaj sobie powoli lecimy, teraz się oczywiście troszkę uspokoiło, natomiast, o, w ogóle ktoś tu ma jeden dzień, trzeba będzie go podmienić, natomiast aktywność jest gicior, wszyscy aktywni, wszyscy ładnie cisną, troszeczkę wolniej niż w event, w weekend, ale no wiadomo, jak to wygląda, ale gildyjka fajna, według rankingu w Elevatorze mamy top 3 i to takie dość solidne, póki co. Więc fajnie. Dobra, jeszcze musimy zrobić arenkę. Dziesięć walk. Ale dojebaną emotkę odblokowałem. A to VIPy mogą używać tych emotek? VIPy mogą używać emotek subów w ogóle? Nawet nie wiedziałem szczerze. To ciekawe. Kiedyś zdobycie VIP-a było trudniejsze. Ojejku, no. Byłem zmotywowany, żeby zdobyć szybko wszystkie itemy do klasera, bo już kurwicy dostawałem. A na EU... Powiem wam tak, na EU10 znowu zrobimy taki event. W jakiś pewnie czwarty, piąty dzień. Także... O, plus jeden do klaserka jeszcze. Jakieś rozmontowanka możemy porobić. Tylko ja bym rozmontował coś taniego. Żeby tylko to odbębnić, że tak powiem. Więc powiedzmy, że zrobimy to w taki sposób. Cyk, tutaj nic nam nie potrzeba, tu nic nam nie potrzeba. Jezu, ile mamy jedzonek w ogóle. Tu możemy dokarmić. Po północy się jakieś środowiska znowu porobi w pupilkach. Trzeci dzień z rzędu, wszystkie pupile nakarmione na maksa, pięknie. Okej, co my tu możemy jeszcze zrobić? Mamy trochę golda z tej jawki. Możemy sobie intę dobić. Powiedzmy gdzieś tyle. Nie. Swoją, bo odłączyłem. Tutaj to raczej... Ej, w sumie to trochę zbiliśmy. 81%, już napoczęliśmy portal do piekieł. Pięknie. Tu możemy jakieś ataczki porobić jeszcze. Na szybko. Tu możemy jeszcze poodbierać. Czy coś tu mogę puścić? Mogę komnatę tortur puścić, niech tam się buduje. Nieważne. W gildyjce możemy sobie zrobić to. Elevatorek już dobity, już go więcej nie zrobimy. Pupil gildyjny jeszcze nieważne. Kółeczko. Co mówisz? Dziękowałem, no. Ja jeszcze chcę chyba. Śpisz, no. Dobra. Jeszcze nam jakieś owocki wleciały. Pięknie. Ogrom owocków. To, co lubimy. Inty i tak nie mogę podbić, mamy za mało golda. Goblinka możemy odebrać. Wszystko zrobiłem. Poświęć wruny w zarządcy, to zrobię może wieczorkiem. A, jeszcze kostki. O kostkach zapomniałem. Doceń to, że cię nie obudził. Właśnie to jest dziwne, bo ja strasznie głośno dremordę. Ale Karolina jak śpi, to ją ciężko obudzić. Więc może dlatego. Poleciał shot na Discordzie, a teraz to już chuj. Teraz to już nieważne. Od czego tak by the way zależy poziom pupila w gildii? Od średniej pierwszych najwyższych 20... A, tam mogłem klepsydry wziąć. Od średniej najwyższych 25 graczy z najwyższym levelem. O, może tak. Może w ten sposób. Teraz i tak ma przejebane. Biblet hump. Dobra, to możemy odebrać. To już mamy zrobione wczoraj. Lecimy jeszcze wintę tego goldzika. I mogę na koniec wam pokazać salę chwały standardowo. Piąty dzień dzisiaj, piąty dzień EU8. Troszkę tutaj się wbiliśmy wyżej. Jesteśmy na 40 pozycji, 43 dokładnie. Tak to wygląda. Markos 2-3-4 level, pięknie. Zendox 2-3-4 level, pięknie. Tu Morox 2-2-8. No troszkę tych 200 plus się pojawiło. Ile mamy 200 plus? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i Honka 13. I tyle w sumie, z tego co widzę. Chyba, że ktoś robi na turystę. W Elevatorze punkciki tak wyglądają. Dość mocna trzecia pozycja. Pierwszej i drugiej nie ma opcji dogonić. To są strasznie mocne gildie. Zresztą jak pokażemy topkę, to tu są głównie właśnie te gildie. Przede wszystkim Freedom, ale ta... to jest ta? Tak. All That Matters również. Trzymaj się, Mike, trzymaj się, miłego wieczorku. Ale no my jesteśmy top 3, jak na 100% polską gildię, ja jestem zadowolony. Ile osób ma pupilki piątego dnia? Jeszcze możemy spojrzeć. 400, równe 400 osób, podziemia 37 osób. A, jeszcze musimy walki porobić w podziemiach. Pyk. I pyk, dobra. Trochę wskoczyliśmy w rankingu. Czy ja coś tu jeszcze nie zrobiłem? Nie, resztę mam. Dobrze.
No i tyle. Jakiś progresik znowu zrobiony.